Na rynek nieruchomości, na rynek mieszkań, można patrzeć w krótszej lub dłuższej perspektywie i dzisiaj będą takie dwa spojrzenia. Jedno spojrzenie to będzie na to, co dzieje się na przykład w kredytach mieszkaniowych, bo to jest ciekawe i można powiedzieć, że ci co twierdzą, że jakiś upadek rynku nieruchomości następuje, no to chyba nie do końca mają rację, ale też warto spojrzeć się w dłuższej perspektywie, no bo niektórzy z was inwestują na przykład w mieszkania, czy to dla siebie szukają mieszkań, czy też po prostu chcecie zarabiać na mieszkaniach, na zmianie ich wartości, może na wynajmie. No i warto się spojrzeć na przykład, co dzieje się w trochę dłuższej perspektywie niż jednego roku czy dwóch, na przykład w perspektywie lat dziesięciu. I o tym będzie w dzisiejszej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Przypominam również, że na stronie semen24.pl nasze audycje możesz znaleźć wzbogacone o te wszystkie wykresy i jeszcze dodatkowe wykresy i tabele o więcej niż jest w filmach na YouTube i w takiej bardziej statycznej formie. Znajdziesz tam również. Kursy dla osób chcących zajmować się obrotem nieruchomościami, kurs online zapraszam. No i teraz zacznijmy od tego, co może nas czekać w najbliższej przyszłości na rynku nieruchomości, i najpierw pokażę Wam taki wykres, który mówi o tym, jak wygląda. Ta Polska piramida wieku i tą żółtą kreską taką dłuższą oznaczyłem grupę 40 latków mniej więcej. A dlaczego? Bo ta granica wieku 40 lat jest bardzo ważna. W ogóle w Polsce mediana wieku wynosi według ostatnich danych około 42 chyba 60 roku. Taka jest mniej więcej mediana. Wieku Polaków, a w 2020 roku ta mediana wynosiła około 35 lat, co pokazuje na ogromny jej wzrost. To oznacza też, że nasze społeczeństwo się niestety starzeje, a to ma również przełożenie na rynek nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle taką najaktywniejszą grupą wiekową, jeżeli chodzi o Kupno mieszkań. Są to ludzie w przedziale między 30 a 40 rokiem życia. To nie znaczy, że ani wcześniej, ani później nie kupuje się mieszkań, ale ta grupa ma największe znaczenie. I teraz spójrzcie się na ten drugi wykres, na którym pokazuję Wam, jak wygląda rozkład populacji Polski w podziale na grupy wiekowe. Ta te niebieskie słupki to populacja w roku 2020, a te czerwone słupki populacja w 2023, dane według GUS-u. I co widzimy? Skoro wspomniałem, że największą taką grupą zakupową na rynku nieruchomości są ci, którzy są w przedziale między 30 a 39 lat, no to widzimy, że Potencjał tej grupy w najbliższych latach będzie znacząco, znacząco niższy niż to było na przykład 20 lat temu. To są różnice idące w miliony. I to ma ogromne znaczenie dla przyszłego rynku nieruchomości. Tak samo jak to, że na przykład od 2014 roku do roku 2024, jeszcze nie skończonego roku, rozpoczęliśmy budowę 2 251 000 mieszkań, z czego 923 000 to były budowy rozpoczynane indywidualnie, a 1 279 000, 1 280 000 to budowy takie przeznaczone na sprzedaż, na wynajem, no było też jakieś niewielkie budownictwo spółdzielcze i zakładowe, czy też jakieś ogólnie zwane społecznym. W tym samym czasie ludność Polski zmniejszyła się prawie o milion. Liczba ludności o tyle nam spadła. Czyli tak, przybyło nam, rozpoczęto budowę powiedziałem, ale przybyło mniej więcej tyle samo mieszkań zostało oddanych, niedokładnie, ale prawie. Ponad 2 miliony, w dwa, na koniec 2024 roku będziemy mieli w dyspozycji około 16 milionów lokali mieszkalnych, przypadających na zmniejszającą się populację. W dodatku na rynek ten zakupowy będzie wchodzić znacząco mniej, o wiele milionów mniej osób. Niż weszło w ostatnich 10 czy też 20 latach. No, te różnice na tym wykresie widać wręcz gołym okiem. Z danych prezentowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na temat mieszkalnictwa widzimy też, że systematycznie spada przeciętna liczba osób w mieszkaniu, rośnie również liczba mieszkań oddawanych do użytkowania. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców rośnie przeciętna powierzchnia użytkowa, przypadająca na jedną osobę w mieszkaniu. Zadziwiająco też rośnie znacząco udział osób w wieku od 25 do 34 roku życia, zamieszkujących wspólnie z rodzicami, czyli rośnie nam jak gdyby ruch gniazdowników którym to mianem najczęściej określa się osoby, które zarabiają, mogłyby rozpocząć samodzielne życie, prowadzić swoje gospodarstwo, ale one uparcie mieszkają u rodziców. Z tych danych wynika też, że znacząco spada wskaźnik deprywacji mieszkaniowej, czyli mieszkań takich, które znajdują się w nie najlepszym stanie technicznym. Po prostu ta cała nasza, wszystkie nasze zasoby mieszkaniowe ulegają znaczącej poprawie. Czy można z tego zatem wysnuć wniosek, że popyt na mieszkania będzie dramatycznie spadł? I tak, i nie, bo wielokrotnie już w tej audycji, w naszym kanale w audycjach, mówiłem Wam, że rynek mieszkaniowy jest lokalny. Jeżeli chcesz na przykład pracować we Wrocławiu, to. Nie możesz mieszkać w Olsztynie, musisz się przenieść do tego Wrocławia. I w Polsce jest kilka miast, które ściągają do siebie ludność, i w tych miastach ten rynek mieszkaniowy ma szansę rosnąć, ale są też liczne miejscowości, z których ludzie się wyprowadzają i być może będą wyprowadzać. To nie jest też tak, że każda mała miejscowość, Skazana jest na porażkę, bo to jest w ogóle nieprawda. Po pierwsze są wsi, gdzie ludzie będą mieszkali małe miasta, które jednak żyją z obsługi tych wsi tak w cudzysłowie, są też mniejsze miasta, w których są bardzo znaczące zakłady przemysłowe czy jakieś inne firmy, które ściągają do siebie ludność. Tak więc jeżeli się patrzymy, to na rozwój na potrzeby rynku no to trzeba oceniać każdą miejscowość indywidualnie. Ale generalnie jednak, tak ogólnie w całej Polsce, no będzie następował nieuchronny spadek zapotrzebowania na nowe mieszkania, bo jeszcze w dodatku, oprócz tego, że jest mniej tych ludzi młodszych, którzy będą wchodzili w ten wiek, gdzie potrzebują mieszkania, to w dodatku oni będą bardzo często mogli odziedziczyć mieszkanie, na przykład nie tylko po rodzicach, ale. Po dziadkach i jeżeli to mieszkanie będzie w takim miejscu, gdzie oni chcą mieszkać, bo już ci rodzice, ci dziadkowie często mają bardzo dobre mieszkania, czasami domy wręcz, więc jeżeli będą chcieli przejąć ich nieruchomość i będzie to w miejscu, w którym oni chcą mieszkać, no to oni nie będą stanowili popytu na nowe mieszkania. Co może zmienić tę sytuację? No albo zaczniemy się nagle rozmnażać, ale to perspektywa, w najbliższych 30 latach liczby ludności, tej naszej rdzennej, nazwijmy to w ten sposób polskiej ludności, jest już jak gdyby zamrożona, bo te urodzenia już się stały albo w dużej części można powiedzieć się nie stały. Natomiast możemy liczyć na to, że zaczną do Polski napływać jacyś imigranci, jeżeli zaczną, i oni po prostu mogą zmienić sytuację na polskim rynku nieruchomości. Ale to wszystko, co powiedziałem do tej pory, ta demografia oczywiście nie wpłynie na rynek nieruchomości jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc. Tu raczej mówimy o takich zmianach, które będą następowały w ciągu iluś, nawet nie w ciągu najbliższego roku, tylko w ciągu iluś najbliższych lat. I to jest informacja dla tych, którzy myślą długofalowo o inwestowaniu w nieruchomości. Natomiast są też informacje dotyczące tego, co dzieje się obecnie na rynku nieruchomości. I oczywiście widzimy wszyscy wysyp ofert na rynku nieruchomości. Słyszymy narzekania, kredyty są drogie, nie ma kupujących. No ale jeżeli spojrzymy się na najnowsze dane o akcji kredytowej, no to widzimy, że tak naprawdę. Ta czerwona linia pokazuje liczbę udzielonych kredytów do października 2024 włącznie. Wcale nie mamy tak źle te szczyty, oczywiście, które były na poziomie około 25 tysięcy. Kredytów, umów kredytowych zawieranych miesięcznie, no to te ostatnie szczyty były związane z akcją bezpiecznego kredytu 2%. I tak chcę przypomnieć, jakby ktoś nie pamiętał, że ostatnie kredyty 2%, jeśli dobrze pamiętam, zostały udzielone w kwietniu 2024, czyli przez pierwsze 4 miesiące tego roku w akcji kredytowej, w tej liczbie kredytów i tym spadku widzimy efekt jeszcze tego. Co wydarzyło się w 2023 roku? Dobrze powiedziałem, że zostały udzielone, no bo ludzie występowali o te kredyty, mogli występować do końca 2023, ale rozpatrywanie i zawieranie umów trwało jeszcze przez kilka miesięcy, i od tego kwietnia w zasadzie widzimy, że kredyty ustabilizowały się na jakimś poziomie, i mimo wysokich stóp procentowych. Wcale nie są na najniższym poziomie i nie wracamy do dołka z drugiej połowy roku 2022. Jesteśmy mniej więcej dwa razy powyżej tego dołka. Reasumując, ta akcja kredytowa nie jest może na rekordowym, ale też nie jest na jakimś tragicznie niskim poziomie. Natomiast na rynek oczywiście wpływają. Oferty od osób, które no, już uznały, że zarobku takiego polegającego na tym, że cena nieruchomości z dnia na dzień rośnie, to już nie widzą i chcą uwolnić się od tych inwestycji. Te osoby czasami po prostu nawet kupowały mieszkania, nie wynajmowały tych osób, trzymały je jak taką lokatę albo jak złoto, no i teraz postanowiły sprzedać. Inne osoby to są te, które stwierdziły, że w zasadzie w tej chwili na tym najmniej nie zarabiają tyle, ile by chciały. Wobec tego uważają, że warto sprzedać nieruchomości. Jeszcze inne osoby tak, są takie, które po prostu muszą sprzedać nieruchomości, bo chcą się przeprowadzić, ale popełniają pewien błąd, bo ciągle myślą o cenach i o popycie, takim jaki istniał jeszcze kilka czy też kilkanaście miesięcy temu i. Trzymają te swoje nieruchomości w tych takich dawnych cenach, nie chcą akceptować tego, że mogliby sprzedać nieruchomość za niższą cenę, nie chcą akceptować tej pozornej straty, no i po prostu ta oferta narasta. No, a deweloperzy, o czym już wspominałem w poprzednich audycjach, też rozpoczynają bardzo dużo nowych budów w 2024 roku, i jak widzicie na wykresie, to w zasadzie można powiedzieć, że no sądzę, że zbliżymy się w 2024 roku, jeżeli chodzi o budowę mieszkań deweloperskich, do zajęcia drugiego miejsca w ostatniej dziesięciolatce pod względem liczby nowych budów. Zobaczymy, czy to będzie drugie, czy trzecie, no ale. Ja prorokuję, że to ta bariera i to trzecie miejsce ma wielkie szanse zostać osiągnięte. Nie musi, ale może. Liczba budów jest spora, stąd też rośnie w ogóle oferta i podaż mieszkań u deweloperów. Zaczynają się też takie obniżki, no oczywiście nieformalne, u deweloperów. To jest jakieś miejsce garażowe, albo jakaś komórka, czy to gratis, czy w niższej cenie, a może nawet ktoś niedługo zaproponuje jakąś wycieczkę gdzieś, bylebyś kupił mieszkanie. I te oferty są coraz takie bardziej przyjazne dla klientów kupujący mogą szukać ofert i w zasadzie dopóki nie nastąpią jakieś ruchy ze stopami procentowymi istotne, to ten czas może po prostu trwać. No chyba, że zostanie wymyślony jakiś nagle program pomocowy, chociaż nie wiem, czy ten rząd będzie chciał wrócić do tego pomysłu programu kredyt 0%, bo rząd wie, że jest to bardzo negatywny odbiór społeczny tego programu. No a przecież jest też jakaś kampania prezydencka, to może nie będą chcieli podrzucić takiego tematu, Yy, też, żeby był on istotny w kampanii prezydenckiej, chociaż, jak wiadomo, prezydent ma raczej niewielki wpływ na gospodarkę, no ale zawsze na kandydacie, który związany jest z obozem rządowym, to co złego lub dobrego zrobi rząd, będzie się w jakiś sposób odbijać. Podsumowując, można by powiedzieć, że takie krótkoterminowe perspektywy ogólnopolskiego rynku nieruchomości już nie wchodząc w jego lokalności, tylko ogólnopolskiego, mogą wydawać się nawet trochę lepsze niż tego, co ma być, może się wydarzyć w ciągu najbliższych 10 czy też 20 lat. No, musimy też pamiętać również, że jeżeli patrzymy się na ceny nieruchomości, no to musimy również patrzeć na to, jak one się zmieniają w stosunku do inflacji, do naszych zarobków, na ceny nieruchomości, te nominalne wpływ oczywiście mają koszty budowy, rozmaite inne koszty. Także to, że na te koszty budowy mogą w sposób ogromny wpłynąć regulacje unijne związane, no tak ogólnie rzecz mówiąc, z ochroną klimatu, z walką o to, aby budynki nie były energożerne. Żeby oszczędzać energię, ale też widzimy, że w tej chwili w niektórych krajach pojawiają się głosy mówiące o tym, że te zmiany i ta cała polityka klimatyczna i tego zielonego ładu unijna jest troszeczkę, no można tak delikatnie powiedzieć, nadmiernie restrykcyjna, że być może działając w ten sposób... Europa nic nie zyskuje i może z niektórych rozwiązań trzeba się wycofać, jak będzie, oczywiście zobaczymy. A jeżeli chcesz wiedzieć, co dalej się będzie działo z rynkiem nieruchomości, to subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach o tym, co dzieje się na Twoim rynku nieruchomości. Podawaj jednak przy okazji nazwę miejscowości, o której piszesz, bo dopiero. Taka informacja jest wartościowa dla wszystkich użytkowników tego kanału. Zapraszam na stronę 24 24pl gdzie oprócz kursów w obrocie nieruchomościami znajdziecie również nasze audycje, wzbogacone o wykresy i tabele w formie statycznej, łatwiejszej do oglądania niż jest to na filmie na kanale YouTube. Cześć, trzymajcie się!